Chargowa. Chargowa. Małe miasto o wielkiej artystycznej duszy. Miasto artystów, malarzy, muzyków, rzeźbiarzy i filmowców. Nieopodal rynku od dawien dawna umiejscowione jest kino Światowid. Ach, czegóż tam nie wyświetlano. Tu królowały Gwiezdne Wojny, Indiana Jones i Pluton. Tu chodziło się na randki i poznawało wielkie kino. Ile tu wspomnień! Nastały nowe czasy. Pewnym krokiem wkroczyliśmy w XXI wiek. Czas na zmiany. Uchwałą Rady Miejskiej zdecydowano o przekształceniu starego wysłużonego kina w nowoczesną placówkę. Żegnamy się ciepło z tym miejscem, jego oryginalnym zapachem, bogatą historią i pracownikami placówki. Zamykamy w butelce list dla przyszłych pokoleń. Uronimy jeszcze kilka łez i ruszamy w przyszłość. Kino rozpocznie nowe życie. Nastała era mediateki z zachowaniem tradycyjnej nazwy Światowid. Rozpoczynamy remont. Najpierw własnymi siłami. Główny inżynier wkracza na plac. Oj, coś nie idzie. No to łomem może. Też słabo. Czas użyć cięższych argumentów. No to młotem. Nie? No dobra, dzwonimy po ciężką kawalerię i posiłki. No i gra. Prace ruszyły pełną parą. Najpierw trochę bałaganu, potem porządkowanie starego gruzu i wreszcie pierwsze elementy nowego oblicza. Moje bajki. O, tu jest wielki czerwony kapturek. Przez kilka miesięcy powstaje nowoczesny obiekt z funkcjonalnym wnętrzem, przyjazny dla mieszkańców w każdym wieku. Biblioteka, kino, kącik malucha, świątynia dla wielbicieli gier, wszystko w jednym budynku. Można by rzec stary, dobry Światowid po gruntownym liftingu. Witam serdecznie. To ja, wasza Mediateka Światowid. Odwiedzajcie mnie często. Zapraszam.